wątpliwości, że wybór dokonany przez sługę jest ostateczny. Nie potrzebuje ratyfikacji ani ze strony zleceniodawcy, ani ze strony najbardziej zainteresowanego, bo taka jest moc szaliach. Taka jest moc bezwarunkowego pełnomocnictwa i takie pełnomocnictwo Chrystus dał swojemu Kościołowi, dał swoim apostołom, dał je swoim apostołom. Nasz Kościół, jak mówimy często, jest świętym kościołem grzesznych ludzi, sadzanym dzisiaj wielokrotnie na ławie oskarżonych. Nie chcę, drodzy, polemizować z tymi poglądami, ale chciałbym raczej bardzo krótko wyznać, dlaczego właśnie dziś kocham Kościół. Dlaczego kocham Kościół? Kocham, bo Chrystus go umiłował. Umiłował go swoją bezwarunkową miłością. To jest zobowiązanie. Ta miłość Chrystusa przynagla mnie. Ta miłość Chrystusa przynagla nas. Ale nie zapominajmy, Chrystus umiłował Kościół. Kocham Kościół dlatego, że jest on w moim pokoleniu takim cudownym, niestrudzonym świadkiem prawdy o człowieku. To zdumiewające, że w czasach, w których różni ludzie z taką zapalczywością walczą o prawo do dokonywania aborcji, eutanazji, najrozmaitszych eksperymentów na człowieku, Kościół, ryzykując, że będzie nazywany ciemnogrodem, że przysporzy sobie wielu niechętnych, głosi z całą jasnością, że nie wolno zabijać dzieci, że człowiek cierpiący i umierający domaga się prawdziwej miłości, bardziej niż ktokolwiek inny. Kocham Kościół za tę jego bezkompromisową odwagę. Kocham Kościół, bo daje świadectwo prawdzie. I wreszcie kocham Kościół dlatego, że widzę w nim bezmiar świętości. Ci z nas tu obecni, współbracia w kapłaństwie potwierdzą, że być księdzem to niczym niezasłużona szansa oglądania na co dzień niesamowitych cudów Bożych. Ksiądz Mariusz wspominał o świadectwach zebranych przez księdza Henryka z okresu jego pracy. 3 tomy świadectw. Wycinek 30 lat wędrowania ludzkimi drogami, pogmatwanymi, poranionymi, pobitymi, ale przecież ostatecznie powstającymi ku górze. Bo być księdzem to niezasłużona szansa oglądania na co dzień ludzkiej świętości. Takiej, która pozwala dostrzec, jak potężny, jak kochający jest nasz Bóg. I kocham Kościół, bo obserwuję wśród moich współczesnych tak wiele świętości, której się nie zauważa, którą się nie gardzi, którą się gardzi, która nie jest produktem medialnym. Ale wierzę, że to właśnie tą świętością, cichą, codzienną, rozgrywającą się w naszych domach, rozgrywającą się w naszych parafiach, w naszych wspólnotach, tą świętością stoi Kościół i tą świętością stoi świat. To przecież tu obok, w Gorzowie, Święty Jan Paweł II woła, patrząc na przykład męczenników, nie bójcie się dawać świadectwa. Nie lękajcie się świętości. Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni nawet od was nie wymagali. I skoro Jan Paweł II, to kocham Kościół za dar tego papieża. To nie jest tak, że czas się dla mnie zatrzymał, że nie widzę kolejnych pontyfikatów, ale ja jestem pokoleniem JP2. To on formował mnie do kapłaństwa. To on uczył Kościoła. To on kazał fascynować się drugim człowiekiem, uwrażliwiał sumienia, uczył polskości, szacunku do kobiety, miłości do dziecka, miłości czystej, nieskalanej. Kocham Jana Pawła II za jego świętość, czytelną i heroiczną, za jego nadzieję, niezłomną i entuzjastyczną. Kocham Kościół, bo jest świętym kościołem grzesznych ludzi,
ale pośród tego fenomenu grzeszności i świętości jest przebaczenie, jest miłosierdzie. Jest zwycięstwo dobra nad złem. Tego zwycięstwa uczył nas błogosławiony ksiądz Jerzy. Wspierany przez solidarnych mężczyzn, także kobiety, ale przecież na jego najbliższe otoczenie tego męczennika to byli mężczyźni. Nie lękajcie się świętości. Wymagajcie od siebie. I sprawa trzecia. Niszczone jest małżeństwo i rodzina. Ale sercem tego niszczenia jest atak na mężczyznę. Żyjemy, jak to się niekiedy mówi, w kulturze odojcawiania. W kulturze, w którym wartość ojcostwa, wartość mężczyzny stała się wartością przemijającą albo zagubioną. Już Jan Paweł II w Przekroczyć próg nadziei pisał o atakach, jakich współcześnie doświadcza ojcostwo. I mówił, że istotnie klucz do interpretacji całej rzeczywistości obalania ojcostwa to jest grzech pierworodny, bo to on pierwszy posłużył do obalenia ojcostwa. Nieposłuszeństwo pierwszych rodziców to był brak zaufania wobec ojca. To był bunt przeciwko Bożemu Ojcostwu. I tak od początku wygląda ukryty plan nieprzyjaciela. Znieść naszą zależność od Boga łaskawego Ojca. Podważyć zaufanie do Ojca niebieskiego, ale także ludzkiego. Atak na ojcostwo jest, jak wiemy, coraz większy. Coraz więcej dzieci rodzi się poza małżeństwem i te dzieci są pozbawione ojców. Ale także dlatego, że ojcowie wycofują się z życia na masową skalę. Męskie lęki dotyczące ojcostwa znajdują dziś potężne wsparcie w kulturze egoizmu, która zachęca nas, mężczyzn, żerując na niskich pokładach naszych pragnień, naszych ambicji, byśmy podążali za tymi płaskimi pragnieniami, uciekając jednocześnie od pięknego daru, jakim jest realizacja ojcostwa. W ubiegłym roku miałem okazję być na Światowej Konwencji Rycerzy Kolumba w Minneapolis. Spośród całych bardzo bogatych wydarzeń zapamiętałem jeden dla mnie najważniejszy incydent. Przyznane zostało w czasie tej konwencji członkostwo. Bodaj po raz pierwszy w stuletnich dziejach rycerzy Kolumba zmarłemu człowiekowi, 18-letniemu Kendrickowi Cortillo. 18-latkowi, który był synem rycerza Kolumba i który zginął kilka miesięcy wcześniej w okolicach Denver w małej szkole średniej, kiedy własnym ciałem zasłonił swoich kolegów i koleżanki w klasie przed kulami strzelającego bandyty, kolegi bandyty, który potajemnie przyniósł broń i zaczął strzelać do będących w klasie. On własną piersią zasłonił. Pozwoliło to obezwładnić napastnika, wyprowadzić go. Nie zginął nikt poza tym 18-letnim chłopakiem. To, co było najbardziej poruszające w czasie tej uroczystości, w której rodzice przyjęli z jednej strony drugie najwyższe odznaczenie rycerzy Kolumba, medal miłosierdzia, a jednocześnie otrzymali członkostwo dla swojego zmarłego syna. Zabrał wtedy głos ojciec. Na wielkiej gali, bankiecie powiedział kilka prostych słów. My nie zdziwiliśmy się, że Kendrick to zrobił. Tak był wychowywany. Tak go wychowywałem. Do tego, że trzeba oddać życie za drugiego człowieka, gdy przyjdzie taka potrzeba. Mężczyźni, nie da się zastąpić waszej obecności i roli w rodzinie. Nie możemy stać się podobnymi do Boga bez zrozumienia tej prawdy naszego ojcostwa i bez poczynienia właściwych kroków na tej drodze.
Nie zgadzajmy się na żadne połowiczne życie. Pytanie brzmi nie, czy jestem powołany do bycia ojcem, ale do jakiego ojcostwa zostałem powołany. Drodzy bracia, nie potrafię zagrzewać do boju, ale kiedy patrzę na was, na wasze twarze, próbuję dostrzec wasze nadzieje, wasz niepokój i chcę powiedzieć tylko jedno. Warto być Polakiem. Warto być katolikiem. Warto być mężczyzną i ojcem. To zaszczyt. To zadanie. Więc trzeba je podjąć. Tym bardziej, że czasy, w których przyszło nam żyć, to czasy pogardy i szyderstwa kulturowego. To czasy marnej kultury. Ale przewidywał to święty Jan Paweł II tu, gdy mówił. Człowiek odczuwa naturalny lęk. Nie tylko przed cierpieniem i śmiercią, ale także przed odmienną opinią bliźnich. Zwłaszcza, gdy ta opinia posiada potężne środki wyrazu, które łatwo mogą się stać środkiem nacisku. Dlatego człowiek często woli się przystosować do otoczenia, do panującej mody. Przystosować się raczej niż podjąć ryzyko świadectwa wierności Chrystusowej Ewangelii. Męczennicy przypominają, że godność osoby ludzkiej nie ma ceny, że godności tej nie wolno nigdy zbrukać. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić. Dlatego jeszcze raz powtarzam za Chrystusem, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bracia polscy męczennicy, których dzisiaj wspominamy, męczennicy wszystkich czasów, wszyscy oni świadczą o prymacie sumienia, o jego niezniszczalnej godności, o prymacie ducha nad ciałem, o prymacie wieczności nad doczesnością. Nie lękajcie się świętości. Nie lękajmy się świętości. Weźmy te słowa Jana Pawła II i wpiszmy je w nasze bycie Polakiem, bycie katolikiem, bycie mężem i ojcem. Wpiszmy je w naszą codzienność życia. Dziękujemy księdzu profesorowi za te pokrzepiające słowa. A najpiękniejsze chyba te. Kocham Kościół!